musi być poddanie, Filip! Marek Samociuk przed XTB KSW90, witam serdecznie. Witam. Marek, to od czego zaczniemy, to w ogóle nie będzie sport, no bo jest taka sytuacja, że tych lajków na Instagramie, twoja popularność też jest mniejsza niż u Arka Wrzoska. Jak padły strzały, to wszyscy zaczęli strzelać też w jego stronę, jeżeli chodzi o pytania. A ty w to wszystko też byłeś trochę zamieszany, ja bym chciał w takim razie o to zapytać, no bo Arek już mi trochę powiedział, trochę nam powiedział, że no chwilę grozy takiej nie do końca, no bo wy żeście się zorientowali dopiero później, co tak naprawdę się wydarzyło i co was ominęło, na szczęście. Z twojej perspektywy, jak ta cała sytuacja w Bredzie pod klubem Hemerys Gym wyglądała? Widzisz, no, dość niespotykana właśnie taka sytuacja. No, u nas, tak, niespotykana i w szoku, gdzie jak gdyby nigdy nic, wsiedliśmy do auta, siedzę normalnie, słyszę parę huków, ja dalej normalnie siedzę. I zamiast się zorientowaliśmy, co się dzieje, no to wtedy próbowaliśmy się chować, ale no cóż, no, żyjemy, cali jesteśmy i z tego się cieszyć. No generalnie widać na tym nagraniu, że na szczęście nie mieliście do czynienia z takim killerem jak Dwayne Johnson w strzelcu, tylko takim killerem jak Czarek Pazura bardziej w killerze, czyli takim nie najmocniejszym. Na to wasze szczęście, widać, że gruba amatorka tam się działa. Natomiast pytanie, czy wy już znacie odpowiedź, albo czy ty znasz odpowiedź, kto z kim kogo pomylił, no bo to, że doszło do pomyłki, to już wiemy. Nie wiem, no szczerze właśnie, jakbym wiedział, naprawdę, uwierzcie mi, ale mi to jest coś tak dziwnego, coś tak no właśnie dziwne do przeżycia, że ja nawet nie odczuwam tego, że coś takiego się wydarzyło i po prostu jak gdyby nigdy nic, jakby, no nie wiem, nic się w moim życiu nie zmieniło, no aczkolwiek no później w sumie, jak, no dobra, tak później jak usiądziesz i sobie przemyślisz, że coś takiego, że strzelają do ciebie i takie inne rzeczy, no tak na szczęście kamień z serca spada, nie, że żyjesz. Ale no, ale no co, no nie wiem, trudno mi to opisać, nie? Nie wiem czemu to tak nas potraktowano, nie wiem co się jakby... Za karnet normalnie płacicie. No oczywiście, no nie ma czegoś takiego. No zobaczcie, no Arek tam był paręnaście razy, to był mój drugi raz w Holandii być w Bredzie na treningach, no i widzicie, taka dziwna sytuacja. Podróże kształcą, można powiedzieć troszeczkę. No, no dokładnie. Takie zebrałeś doświadczenie takiego, którego chyba się nie spodziewałeś akurat, biorąc pod uwagę ten wyjazd, poza tym sport to zdrowie, też tak można powiedzieć. W każdym razie, właśnie, jeśli chodzi o to wszystko, co tam się wydarzyło, mówisz o tym, że sobie na spokojnie usiadłeś, przemyślałeś, ale tak w ogóle to gdzieś tam to był duży stres pewnie, to gdzieś siedziało długo w głowie, to co tam się wydarzyło? Znaczy wiesz, no to przeżycie to moim zdaniem będzie do końca życia siedzieć w głowie, co nie? Ale tak, no właśnie niespotykane przeżycie, no i mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej, bo... Ale nie masz urazu, będziesz tam jeździł dalej trenować, jakby taka sytuacja zaszła. Właśnie na ten moment, no, jak mogę, to nie chcę i nie potrzebuję na razie. Mamy u nas w Polsce świetne MMA, tutaj możemy fajnie trenować i się rozwijać. No, a podsumowując ten wyjazd całkowicie, naprawdę, wierzcie mi, ale no, fajny był obóz, ale no niestety, taka rzecz się wydarzyła, musieliśmy wrócić i tyle. Jeśli chodzi o zdarzenia trochę nietypowe, to można powiedzieć, że podczas tej gali też do pewnego takiego zdarzenia dojdzie, bo trener nagle okazuje się, że też ma jakieś swoje obowiązki inne niż ostatecznie tylko i wyłącznie zajmowanie się zawodnikiem, czyli tobą. No dokładnie, no jakby to powiedzieć o Bartku, że szczęście, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego, że wszedł w zastępstwo, no ale co, no razem ciągnęliśmy nadal te przygotowania, jakoś się tam przygotowywaliśmy, no i uważam też, że pod koniec tych przygotowań pałeczkę trenerską przejął u nas Robert Jocz i wydaje mi się, że będzie dobrze na tej gali. Marku, mimo młodego wieku, w mojej opinii, ty jesteś zawodnikiem takiej starej szkoły MMA, czyli nie wybierasz sobie przeciwników, bierzesz, mając troszeczkę mniej walk, na przykład Michała Kite, który jest bardzo doświadczony, czego też nie można powiedzieć o twoim przeciwniku. Tam jest dużo debiutantów, zawodników z ujemnymi rekordami. No i w pewien sposób można powiedzieć, że na tę chwilę w pewien sposób walczysz o swój kontrakt z KSW, o takie przysłowiowe życie. Czy ty nie żałujesz, że wcześniej nie zbudowałeś tego rekordu, aby później nie móc się o to martwić?
Wiesz co, gdzieś tam powiem ci, jak w późniejszym tak etapie, jak usiadłem sobie, zacząłem myśleć o tym wszystkim, że gdzieś zbiorę najpierw zawodników z niższej półki, później z wyższej, później znowu z niższej, to gdzieś tak to trochę może nie iść w dobrym kierunku, bo tu walczysz z lepszym, nie czujesz się na tyle pewny, że jesteś w stanie z nim wygrać, a później walczysz z kimś jakby z gorszej półki i gdzieś tu znowu nie możesz z tą osobą wygrać, tak, no uważam, że to było potrzebne i też nie, ale no mówię, no bo tak jak sam powiedziałeś, nie wybieram tych zawodników, biorę kogo dają, no ale wydaje mi się, że gdzieś tam bardziej zmieniło mnie to, że musiałem ja zmienić swoje otoczenie na zasadzie, żeby trenować z lepszymi, z kim mogę się rozwijać i właśnie myślę, że teraz tak będzie. Ale właśnie to zasadne tutaj było pytanie, czy to faktycznie nie czujesz tego tak w ten sposób i czy w ogóle tak nie jest taka sytuacja, że walczysz teraz tak naprawdę o pozostanie w KSW? Znaczy, no tak, no wiesz, no jeżeli nie idzie nam ta kariera tak, jak byśmy chcieli, no to musimy być świadomi tego, że mogą być, no, że możemy zostać wyrzuceni, tak powiem, brzydko z takich lepszych federacji, no ale jakbym inaczej, jakbym też myślał w ten sposób, no to bym się podłamywał i tylko bał się tego i nie brał walk i nie chciał walczyć, a chcę walczyć, chcę pokazywać się z jak najlepszej strony i iść naprzód. Trenerzy, którzy przygotowują plan na walkę, to jedno, a wspólni rywale to drugie. To też czy Kamil Gawryjołek jakiś wskazówek, przepraszam, ci udzielił? Nie trenowałem z Kamilem, nie miałem z nim żadnego kontaktu, ale gdzieś po jego walce też mogłem sobie wywnioskować, gdzie będą moje atuty w tej walce i co mogę użyć, czego nie mogę użyć, więc... Myślę, że mamy plan, założenie na mojego rywala i tego się tylko wyłącznie trzymać. Ja próbowałem Arka namówić na taki leitmotiv. Kiedyś Artur Szpilka po opuszczeniu wakacji wychodził w pomarańczowym kostiumie więźnia. Czy Arka nie mogło na to namówić? Myślał, żeby to było kuszenie losu, ale co pomyślałeś o wyjściu w kamizelce kuloodpornej? Co bym pomyślał, no wiesz, to no, byłoby zabawnie po prostu przez to przytoczenie do tej sytuacji, co się wydarzyło. No, no tak, no ja wolę właśnie z tego obrócić właśnie w coś pozytywnego, bo może być to też zabawne, nie? Zapytałbym o te przygotowania i o obóz i o to wszystko w takim trochę od innej strony, bo twoi koledzy wszyscy mówią, że jesteś lepszy niż to, co my widzimy. To czy doszedłeś do momentu, w którym wiesz, co trzeba zrobić, żeby to tak wyglądało, jak ma wyglądać? Kiedyś taki problem miał też Albert. I Albert coś zmienił, coś przeskoczyło i widzieliśmy go w ostatnim roku w zupełnie innej wersji. W takiej wersji, wersji sparingowej, a nie w wersji klatkowej. Bo ta wersja sparingowa nie dojeżdżała do wersji klatkowej. O tobie zaczyna się mówić też podobnie, że jesteś dużo lepszym zawodnikiem, przede wszystkim niż pokazuje rekord i niż pokazują walki. Czy już odgadnąłeś, gdzie leży ten problem, żeby się odblokować? Czy to leży w przygotowaniach, w diecie, w nastawieniu mentalnym, czy może w czymś innym? Chciałbym ci już na tym odpowiedzieć, ale odpowiedź mi się wydaje, że dopiero dostaniemy w sobotę. Aczkolwiek właśnie doszukiwałem się u siebie tego problemu. Uważam też w dużej mierze, że moje przygotowania, jakie robiłem do walk ostatnich, to nie były robione z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Teraz na ten moment są. Wyjazdy też mi dużo dały, uważam, pewności siebie. I po prostu mam nadzieję, że będę mógł to pokazać w tą sobotę. I od tego momentu właśnie pokazywać siebie z jak najlepszej strony, tak jak walczyłem i na Wotorę i w swoich jakby tych walkach, gdzie naprawdę dobrze się czułem i w MMA. No i mam nadzieję, że będziemy inaczej, wtedy po walce rozmawiać o tym złotym środku, że będzie mi może łatwiej o tym powiedzieć niż teraz. No na pewno takie wyjazdy dodają pewności siebie, to nie ma co tutaj rzeczywiście mieć wątpliwości do tego. Wiesz co, zastanawiam się, bo tak powiedziałeś o tym, że ta pewność siebie to jest raz i być może to też faktycznie, a na pewno nawet, było bardzo istotne. Tak byś teraz miał ocenić, tak sobie patrząc na to, co gdzieś tam no, nie udało się zrobić, czego nie udało się zrobić w tych twoich występach, co przede wszystkim?
było takiego, co teraz tak patrzysz na to z perspektywy, powodowało, że no nie robiłeś tego, co robić powinieneś, nie zachowywałeś się tak, nie walczyłeś tak, jakbyś tego sam chciał? Bym bardziej powiedział o mocnych przygotowaniach, na zasadzie mocnych sparingów, ciężkich, że jednak nie ma takiej przerwy odpoczynku mocnego, żeby móc cały czas świeży wchodzić, tylko na zmęczeniu cały czas ta praca. No, dużo się zmieniło. No i właśnie z tymi lepszymi zawodnikami, tak, no, nawet mówiąc o Arku, tak, bo razem trenujemy, no wiadomo, że on wchodzi w to MMA, ale zobaczcie, on już ma mocną płaszczyznę, jaką jest stójka i ja tylko na tym zyskuję, a nie tracę, więc myślę, że to w dużej mierze nam pomaga. I tak, i zarówno jak wyjeżdżamy do tej Holandii, to tam też sparujemy z wieloma zawodnikami przekrojowymi, jedziemy do klubu, który się wywodzi ze stójki, ale też odwiedzaliśmy właśnie Combat Brothers, Reiniera de Lidera, który właśnie jest mistrzem One Championship, gdzie jego główną domeną jest płaszczyzna, no właśnie niska, BJJ, i z nim też dużo, uważam, zyskaliśmy. Nawet był u nas w Polsce na tydzień, seminarium zrobił. No świetne. No, uważam, że ten obóz był bardzo dobry nam. Tak, pytaliśmy ani przynam Reinera, tylko Arka o Reinera, czy udało się komuś go poddać, no się obśmiał generalnie, jak to bym nazwał, no bo jednak jego partia jest na bardzo wysokim poziomie, a teraz tak do mnie trafiło, że w zasadzie ty gabarytowo i wizualnie jesteś podobny trochę do Malikina, jego najbliższego rywala, czy Reiner korzystał też z tego, że masz podobne gabaryty, podobną wagę chyba tak naprawdę i gdzieś jesteś zbliżony warunkami fizycznymi do jego najbliższego i poprzedniego rywala zarazem? No to tak jak można powiedzieć, no w sumie sam trochę odpowiedziałeś na to pytanie, bo no warunki mamy te same, ale mogę jakby powiedzieć, że kiedy byliśmy wcześniej, jak byłem wcześniej z Arkiem na obozie, to właśnie Reinier powiedział, że przydałby mu się ktoś taki jak ja, bo mam właśnie podobne warunki do jego ostatniego przeciwnika, no i fajnie mu się ze mną sparuje i robi te sparingi. Że nie jest właśnie, nie byłoby mu łatwo mnie wywrócić, no bo oczywiście tam byłem troszeczkę cięższy od niego. Jestem troszkę taki bitny w tej stójce, tak jak jego ten właśnie były przeciwnik i no, były to miłe słowa. A jak w tym parterze faktycznie nie do przejścia chłop? Znaczy, wiesz co, ja parter od początku jakby swojego rozpoczęcia MMA trenuję, więc już mam, mam trochę tego doświadczenia, ale jednak no jego poziom jest dużo wyższy jeszcze od mojego, aczkolwiek to nie jest tak, że nie da się go przejść, ale dużo można się też nauczyć. Myślisz, że będzie w stanie Malikina zaskoczyć? No bo ta ostatnia walka wyglądała nie najlepiej w jego wykonaniu, bo po prostu Malikin nie doprowadził w ogóle do płaszczyzny parterowej, tylko po prostu no, w stójce najzwyczajniej w świecie go po prostu położył na deski. Jak rozmawiałem właśnie z Reinerem, powiedział, że duży błąd zrobił ten, że na siłę go chciał do tego parteru wciągnąć, a tak jak później z nim właśnie rozmawiałem, mówię do niego, czemu nie pracowałeś tak na nogach, nie próbowałeś ty uderzać pojedyncze ciosy, to co ty robisz dobrego na sparingach, zmylasz cały czas, to on mi powiedział, no właśnie, to był mój błąd, powinien był w taki sposób zawalczyć i na spokojnie wtedy go wciągnąć w swoją grę i wywrócić i poddać lub ubić w tym parterze. Tak mi to powiedział, ja mówię, no i tak powinna ta walka wyglądać i myślę, jeżeli taki plan sobie założy, to jest w stanie wygrać tą walkę. No to czekamy na tę walkę, też czekam na twoją walkę. Jest o co walczyć, bo przede wszystkim walczysz o to, aby nie mieć ujemnego rekordu, o pozostanie w KSW pewnie trochę też, no i udowodnienie sobie, że jesteś nie tylko kuloodporny na ulicy, ale też w walkach. Oczywiście, no dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze ode mnie jedno pytanie, ponieważ Iwan Witasowicz był tutaj i powiedział nam, że w jego przypadku po porażkach kluczem było uwierzenie w siebie. Wielu zawodników ma swoje rytuały, na przykład jak samo wyjście do klatki, czy ty, kiedy słyszysz swój otwór, kiedy starasz się nakręcić się, to jest coś, co jest dla ciebie szczególnie ważne, co dodaje ci wiary w siebie jeszcze bardziej? Wiesz co, no, każdy ma swój rytuał. Ja mam taki, że
ja od zawsze nie myślałem nigdy do samej walki, do samego dnia o walce. Nie myślałem o swoim przeciwniku, po prostu myślę o założeniu tego planu przez trenerów, tylko tego się trzymam. No i gdzieś tam jest w pewnym momencie, że pomyślisz o tym swoim przeciwniku i ta adrenalina ci podskakuje, no ale później myślę właśnie o tych swoich założeniach i to wszystko opada, zrównuje się i jestem spokojny. Tyle od nas w takim razie. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję panowie. Dziękuję bardzo.